w Booksy w łatwy i przyjemny sposób możesz zarządzać grafikiem pracy pracowników oraz godzinami otwarcia Twojego biznesu. Przejdź do zakładki Zarządzanie harmonogramem, którą znajdziesz w profilu, następnie Ustawienia i Zarządzanie harmonogramem. Wybierz dni otwarcia, aby zobaczyć kalendarz obecnego miesiąca. Możesz sprawdzać przeszłe, jak i przyszłe miesiące za pomocą strzałek na górze ekranu. Aby wybrać konkretny dzień, naciśnij na niego. Żeby zmienić ogólne godziny otwarcia biznesu danego dnia, naciśnij na godziny pod kalendarzem. Na ekranie otworzy się okno edycji. W tym miejscu możesz skonfigurować godzinę otwarcia i zamknięcia biznesu tego dnia. Suwakiem w prawym górnym rogu możesz całkowicie wyłączyć biznes danego dnia, np. na święta państwowe. Na dole znajdziesz możliwość dodania przerwy. Jeśli jest jakaś konkretna godzina, kiedy wszyscy pracownicy mają przerwę na lunch, a klienci nie powinni mieć wtedy możliwości rezerwacji, dodasz taką informację właśnie w tym miejscu. Zawsze pamiętaj o zapisaniu zmian. Poniżej godziny otwarcia znajdziesz grafik pracy. Naciskając na danego pracownika w dokładnie ten sam sposób, co w godzinach otwarcia, zmienisz czas pracy danego dnia. Tak samo możesz wyłączyć pracownika z grafiku danego dnia całkowicie. Pokażę Ci teraz, jak łatwo dodać dłuższą nieobecność dla pracownika. Wróć do widoku zarządzania harmonogramem i wybierz nieobecności pracowników. Wybierz osobę, której chcesz dodać wolne i naciśnij w parasol w prawym dolnym rogu. Wybierz powód nieobecności, np. urlop. Wybierz, czy nieobecność jest odgórnie zaakceptowana, czy wolisz zdecydować o tym później i jeszcze nie wprowadzać zmian w grafiku. Nieobecność możesz wpisać także na kilka godzin w danym dniu, jeżeli masz taką potrzebę. Odznacz opcję cały dzień, żeby wybrać godzinę urlopu. Na koniec ustal datę rozpoczęcia i zakończenia nieobecności. Pamiętaj o zapisaniu zmian. Ponownie wróć do widoku zarządzania harmonogramem i wybierz godzinę otwarcia. Zmienisz w tym miejscu odgórne, domyślne godziny otwarcia pokazane później w grafiku. Zmień je w taki sam sposób. Na samym dole możesz dodać notatkę do godziny otwarcia, aby poinformować klientów o ważnych informacjach ich dotyczących. Na koniec sprawdź godziny pracy pracowników, gdzie tak samo jak wcześniej, odgórnie ustalisz domyślne godziny pracy danego pracownika. Jeśli masz taką potrzebę, możesz wyłączyć całkowicie niektóre dni pracy z tygodnia.